Austriacki tenisista Dominik Thiem zakończył swoją zawodową karierę po przegranej w pierwszej rundzie turnieju Ładb w Wiedniu. We wtorek, w stolicy Austrii, Thiem, startujący dzięki dzikiej karcie, uległ Włochowi Luciano Dardarim 6,76 2,6. Mimo obiecującego początku, nie zdołał utrzymać przewagi. Mimo tego, publiczność w Wiedniu zgotowała mu huczne pożegnanie a w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo jego najlepszych akcji, a był to bardzo efektowny gracz. W pierwszym secie Tchiem prowadził 4,2, ale Darderi zdołał wyrównać i wygrać w tie, Braku. W drugiej partii Włoch zagrał jeszcze lepiej, przełamując Austriaka dwukrotnie i wygrywając 6,2. Dla Tchiem'a był to ostatni występ w karierze którą rozpoczął w 2011 roku. 31-letni Tchiem już w maju ogłosił, że obecny sezon będzie jego ostatnim. Triumfatorus Open 2020 zmagał się z kontuzjami nadgarstków, które uniemożliwiły mu powrót do formy. Obecnie zajmuje 318. miejsce w rankingu ATP, choć w marcu 2020 roku był trzeci. Tchiem wystąpił w 29 finałach turniejów ATP w tym czterech wielkoszlemowych, zdobywając siedemnaście tytułów. W wywiadzie dla ADB wyraził wdzięczność za swoją karierę. Miałem dużo szczęścia, że przez większość czasu byłem zdrowy i mogłem zrealizować zasadniczo wszystkie swoje marzenia. Na kortach zarobił ponad trzydzieści milionów dolarów. Tchiem podkreślił, że jako młody zawodnik nie spodziewał się takiej kariery, a jego celem było jedynie zostanie profesjonalnym tenisistą. Po ostatnim meczu media społecznościowe zalała fala najlepszych zagrań z udziałem Dominika Tchiema.